Witajcie, z tej strony Remig. Już tak wstępnie chcę Wam pokazać samochód, który przyjechał do mnie. Jest już w mojej ofercie, będzie pełna jego prezentacja, ale muszę Wam już się teraz nim pochwalić, choć pada deszcz, bo może ktoś już będzie wcześniej takim samochodem zainteresowany. A jest to, moi drodzy, nietypowy egzemplarz Volkswagena Sportvana z roku 2017. Samochód od jednego właściciela, auto zadbane, pielęgnowane, takie jakie lubicie. Piękny biały kolor, wersja Sound, pełna wersja Sound. Moi drodzy, mamy przyciemniane solarne szyby, mamy 17-calowe alufelgi, silnik 1.6 TDI, ale tutaj o mocy 115 koni mechanicznych, czyli ten nowsza wersja tego silnika, która na pewno zapewni dynamikę. Moi drodzy, nowe zupełnie opony wielosezonowe, piękne alufelgi, nowe tarcze, nowe kloski hamulcowe, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Oczywiście samochód delikatnie mówiąc stał chwilę, więc te klocki tarcze zaśniedziały minimalnie, ale kilka kilometrów i to wszystko oczywiście się rozjeździ. Piękne wyposażenie Volkswagena Sportvana, bo mamy tutaj radar antykolizyjny, aktywny tempomat, czujniki parkowania przód, tył, ale także światła LED-owe dzienne, światła biksenonowe po zmroku, spryskiwacze reflektorów, doświetlanie aktywne zakrętów. Jest tak naprawdę na wyposażeniu tego samochodu wszystko, co robi w Sportvanie wrażenie, więc nie będę Wam tutaj przedłużał. Jeszcze zobaczmy sobie tył tego samochodu. Też ładne reflektory. Ogólnie sylwetka Volkswagena Sportvana to samochód prorodzinny, oczywiście zbudowany na platformie MQB, tak jak Golf 7, czy Skoda Octavia, czy Seat Leon, ale Golf Sportvan ma w sobie te wartości takiej możliwości aranżacji wnętrza, przesuwania foteli, przesuwania tylnej kanapy. To zwiększa nam pojemność bagażnika. Bagażnik jest też bardzo przestronny, możemy sobie obniżyć tutaj poziom tego bagażnika. Tu widzimy pełen zestaw DIN audio, czyli tuba basowa do niezwykle dobrze, precyzyjnie grającego systemu dźwiękowego. Więc wejdźmy do środka, żeby troszeczkę tego deszczu ominąć. Pokażę Wam naprawdę walory tego auta, które są zaskakujące właśnie w Volkswagenie Sportvanie. Czyli tak jak mówiłem, aktywny tempomat. Mamy w lusterkach system blind spot, czyli ostrzeganie o martwym punkcie. DIN audio pełne, czyli także głośnik tutaj centralny. Duży ekran. Mamy klimatronik podwójny. No i system mode zmieniający charakterystykę jazdy, charakterystykę pracy napędu silnika, wejście USB, ale tutaj także, co ważne, moi drodzy, znajdziemy też pełen system App Connect, czyli możliwość połączenia smartfona i widoku jego aplikacji na ekranie centralnym, czy to Android Auto, czy właśnie Apple CarPlay. Uruchomimy sobie Sportvana. Silnik 1.6 TDI charakteryzuje się naprawdę minimalnym spalaniem, średnio niespełna 6 litrów na 100 km po mieście ten samochód będzie palił. A dynamika 115 koni mechanicznych zdecydowanie Wam wystarczy. Więc tutaj wciskamy, możemy sobie włączyć systemy aktywnej asysty, takie jak na przykład Lane Assist, czyli utrzymywanie toru jazdy. Światła są w tym samochodzie także w pełnym automacie. Wystarczy, że raz pchniemy dźwignię i zobaczcie, tutaj nam się pojawia A, czyli będzie automatycznie nam teraz zmieniał ten samochód światła z mijania na długie. I to wszystko czyni naprawdę precyzyjnie. Mamy fotochromatyczne lusterko wsteczne. Samochód godnie wyposażony, bardzo przyjemny, cichy. Tapicerka też zadbana. Nie ma tutaj zniszczeń w tym aucie, jakieś drobne, tylko plamy eksploatacyjne. Pełna wersja Sound, pełne zaangażowanie właściciela w dbałość. Widać tutaj na każdym kroku. Moi drodzy, więc jeżeli będziecie zainteresowani takim Volkswagenem Sportvanem 1.6 TDI z 2017 roku, to on już jest w mojej ofercie. Zapraszam do kontaktu. Jest możliwość oczywiście rezerwacji, zakupu szybciej. No ale jeżeli ktoś chce poczekać na pełną prezentację, a samochód się nie sprzeda szybciej, to taka też się odbędzie. Wszystkie informacje odnośnie ceny też powinienem zawrzeć tam w opisie pod filmem, więc będziecie to wszystko mogli zobaczyć. Zapraszam, tym bardziej naprawdę ładny Volkswagen Sportvan, bardzo przyjemnie wyposażony. No i też jeszcze, żeby dla tutaj pewności działania i sprawności podniesiemy sobie maskę, posłuchajcie, jak ten silnik pracuje, bo naprawdę w tym wydaniu pracuje rewelacyjnie.
równa, harmonijna, taka jak powinna być praca tego silnika, tego Volkswagena Sportvana. Więc moi drodzy, nie przedłużam i zapraszam, bo naprawdę warto się takim samochodem zainteresować.